Że to jest takie samo jak w Szwecji? Chyba cię kurde chłopiek trochę pogięło. Słuchaj, gdzie w Szwecji złapiesz kurde po drugim dniu łowienia 107? Ty masz wyjęto. Wczoraj złowił Majki 111. Dzień po dniu są metrowe, regularnie. Jaka Szwecja? O czym my rozmawiamy? Słuchaj, tutaj oszczędzasz tak, na dojeździe tak, nie jesteś za granicą. Wiadomo, no, to jest fajny aspekt, tak, że jesteś daleko od domu. Ale tutaj masz, jak chcesz łowić ryby naprawdę, chcesz złowić te ryby duże, złowić swoją życiówkę. Mało kto ma tyle złowionych ryb, co ja tutaj. No ci opowiadałem tylko o tym, że to jest łowisko nad łowiskami. To naprawdę nie trzeba daleko gdzieś jeździć. Wystarczy tylko w Polsce. I co właśnie... Z Andrzejem Wiznerem. No, Andrzej Wiznerem, dobra. Niech jest nawet ten Wizner i Andrzej. Ale do czego dążę? Słuchaj, masz tą rybę złowioną u nas. Tak, Polsko. To pytanie w Szwecji, ale to Szwecji. Andrzej, co ty byś teraz zakładał? Ja ci powiem. Przepraszam, ci powiem. Super studenta, ale od dłuższego czasu nie mam żadnego kontaktu. A widać też po EFTU, że nie ma zbytnych zapisów na trybie, zbytnio nie chcą wychodzić. To jest złamie zasady reguły, zasady zawodów. Założę coś innego. Ale też salmu. Tak, salmu, ale nie ma wątpliwości, ale założę patso z tego względu, bo takie oto szkolenie, że po prostu ryby chodzą głębiej. Będę chodził. I to może być. To trzeba już coś zmienić. Do sukcesu, tak? Powiem tobie tak, trzeba coś zmienić, tak? Bo to nie jest tak, że sobie, no, łowimy, no dobra, wszystko fajnie, pięknie. Tak, na to przyjęte naprawdę. Mówiłem mnóstwo ryb, to moje na dżerki, zresztą ile, co dzisiaj się działo też u mnie, no trochę mniej szczęścia miałem, ale przestały być tak aktywne, trzeba zejść trochę niżej. Założyłem, że trochę chodzi koło rybu, zbawia się górą, żadnego, takie ala okryjeczka, ala podka. Ja myślę, że to tuńczyk, to nie tuńczyk?
Ja, ale po skórze. Dobra. No i włączysz. Tonąca. RD. Przepraszam. Skłamałbym. Akurat pływając. Nara. Metróweczki, metróweczki. Bolu, kurwa. Płytko zapięte, płytko. O, patrz, aż mnie prawie wyciągnął. No. Ale, o kurczę, patrz, by się zagapił. Patrz, co robi. Ja. Nie mogę go naciągnąć na drugą stronę. Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, spokojnie. I o to ci. Stoi mi. Nie, może te papierosy schowam, co? Chociaż. Podbierzesz te, czy się podebrać? Nie, podebrać musisz. Dobra, wyłączam kamerę na razie. Nie, jeszcze nie. Gotuj się, bo to może być już chwila. Sprzęt, który gwarantuje sukces. Dobry guy. Dobra, teraz szybko ogarniamy porządek. Dobra. I będzie ktoś. Trzymam. To ja to wyłączamy i robimy porządek. Trzymasz? Podbierasz? Tylko przykładaj zawsze z boku, bo potrafi ugryźć. Tak, ale z boku, tylko nie nad tym głową. Czekaj, do ciebie przez tą całość. Dobra. A ile mówiłem? 114. Ja mówię 120. 114, no. 114, Andrzej Wizny, co do centymetrów. Jakie ma... Czyli co, Andrzej, proszę. Prowadzenie. Po zegarek. Dobra, panowie. Parę fot i daj mi tylko zbiorniczek. Ja tylko szybko ją dotlenię. Przytrzymaj łódkę temu, robię takie zdjęcia. Poprosiłbym, no. Mieście ryby muszę wstawić w ten sposób. Dlaczego? Pod wpływem szoku, jak się ją tak rzuca, ale na główkę. Pod wpływem szoku ryba odchodzi automatycznie sama. Nie to, że tam jakaś wyciągna i puszczona. Takie małe, można zrobić to w ten sposób, to odchodzi. Z dużymi tego nie proponuję, bo jak tylko się trochę coś krzywo ułoży ryba i spadnie na deskę, no to mamy uraz wewnętrzny i spory. Weź kamerkę, kręć. Spokojnie, bez paniki. Łukasz. No i włącz to górny przycisk. Kręci, kręci. I co tam? Co tam? Hello, skup się na rybce, dobrze? Dobrze, spokojnie, Andrzej. Ho, ale ci daje. Oj. Oj. To jest ta ryba, co ty powiedziałeś, Andrzej. Tak. Sumę, uwaga, nie? Do wody nie, nie do wody, bo nie ma dźwiczek. Okej, okay, dobra. Ale ci daje. Dobra, gotowa. Szybko, Andrzej. Dziękuję, tak to się robi. Co ci... Będę klął, co ci kurwa kamerę, powiedziałem? Kamerkę. Dziękuję, Andrzej Wizler. Wziąłeś metrowe szpaki w Polsce? Przyjedź do mnie. No chodź do mnie. Dobra, dobra nie, wejdź do nich na łódkę. O. Wejdź do nich na łódkę. Nie, nie, bo się wyjebie. Z kamerą co? Piękna, dobra, podjadę ją. Ale jest grubasek. Jak gajdzie zdjęcia będę robił zaraz. No, tylko obróć tą rybę. Troszkę tutaj. Mówię tobie, że tu jest tak... Tutaj akurat widać, że... Bo tu jest akurat taki przez rynku, widać z daleka, że idzie zmiana pogody. Ale żarnowiec, słuchajcie, ma to do siebie, że są te góreczki dookoła, prawie jak w Bieszczadach. Jak burza wyjdzie, za tych gór,
to już nie ma co zbierać. Nie ma opcji, żeby uciec. A wiadomo, pierodny w tobie, najwyższy punkt na wodzie. A kto jest najwyższy punktem? Ty, ty jesteś najwyższy punktem na wodzie. Nie. Pamiętajcie, jakbyście chcieli przyjechać na Żarnowiec, tutaj się warunki zmieniają bardzo szybko i fale czasami dochodzą do 2,5 metra. Przerabiałem to kilka razy. Dało mi to, że żyję tutaj i żyję, może źle powiedziane, za mocno. To, że tu jestem i możemy nagrać taki fajny materiał, to daje to, że jest po prostu duża łódka. Do tego w ogóle dążę, do tego... No, taki miał być mój wniosek w ogóle, cały koncept tej wypowiedzi. Ma być duża łódka, stabilna. Nie za młody silnik. No co najmniej kurę te parę ładnych koni, tak żeby móc szybko w miarę spłynąć. I nie bądźmy kozakami. Bo tutaj nie ma żartów. Leży w wąwozie, jak jeszcze pokazałbyś drugą stronę, byłoby super. 3,5 km w linii prostej, słuchajcie, jest morze. Jak zacznie dymać, nie ma co zbierać. Nie ma. Kilku znajomych tutaj zginęło. Nie ma żartów. No i fajnie. Pogoda jest zajebista. Po prostu wpierdol. Co masz do powiedzenia teraz pogody? Po prostu wpierdol. Jest fajnie, ryby biorą. Czekamy na kolejną metrówkę. Kaba. Malutka. Ale jest i jest fish. Wyrzuca za pięta. Dawaj. Będzie gotowa, to ci ją podbiorę. Nie jest gotowa. Ale dałem coś. Jest kometa. Jest kometa. To bo zapięta bardzo, wiesz? Bardzo. No ale ci jej nie podbiorę na szyi. Na tak właśnie... Dawaj, pójdź do wody, ja tobie zaciąg. Czy ja jestem taki... Tak. Będzie miała około 110. Tylko... Proszę. Nagrywamy i mierzymy. Tak, ale słuchaj. Trzeba ogon złożyć. Właściwa długość ryby. Ja nigdy nie mierzę, zawsze na tym mierzę. Trzeba zrobić tak, o, tak złożyć ogon. Mam, no ile? Co ty świrujesz? No dobrze, tak masz jest. Masz tam dobrze? Tak, ma dobrze. Dobrze przymierz tam. Dobrze nie? Ma no, idealnie. Nagrywaj, dobrze? No. Tak? 110. 111. No. Największa tak, w tym roku moja. Trzymaj. Trzymaj jeszcze raz i zrób tutaj jeszcze też przymiar z kamerą. A ty mogę, tak kręcić? Dobra. Masakra. Dobra, puszczamy ją panowie. Dobra. Tutaj dawaj z kistrą. Walo. Kładzie ten. No dawaj, na światło, wiesz? Albo cię jak chcesz tu. Dobra. Nie obcieraj łusek. Pomału. O, tak, Andrzejku. Ona już była na kiju kogoś. Tak. Zobaczymy. Andrzej, widać mnie? Bardzo za wolno. Ależ kurde to wychodzi, nie? Okej. Okay. Już wchodzi lampa. Weź kamerę. O jest. Ale to ładnie wygląda. O. Zobacz, jak się zobacz. Brawo. Fajki, no to... Dziękuję. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taka ryba. Ja jestem od tego, żeby was naprowadzić na dobre miejsce. I wszystko w temacie. Team Dragon. Ej! Oszalałem za ten ze zbatem mamusi. La. To masz być. Serce fotery zielone. Wariowałem. Ciągle Andrzejku na kolanach przy tobie siedziałem. Choć ta elektrownia atomowa w Żarnowcu nigdy nie powstała, to Andrzej Wizner jest tak napromieniowany.